raz kolejny serdecznie witam. Tym razem na meczu do Śląska 9-6. Dwie klasowe, markowe, młodzieżowe drużyny z Polski. Pira Poznań, Wielkopolska i Towarzystwo Koszykówki Młodzieżowej Włocławek, Kujawsko-Pomorskie. Spójrzmy na tablicę. 14-3 dla TKM-u i już 16-3. Pira jakby nie istniała w tym meczu. Ale tutaj widzę, że chłopcy z rocznika 9-6 wzięli przykład z młodszych 9-8, którzy dzisiaj spokojnie wygrali z Litwinami, tak? Nie? Z kim? Z Konstantynowem. Wróćmy na parkiet. Jak słyszeliście, przyjechała szlachta z Kujaw, ta szlachta to Włocławek, tak? Ale mecz trwa 4 kwarty i wiele się jeszcze zdarzyć może. Proszę, Wrona, to jego strata. A powiem dla ciekawostki, że w tamtym roku tutaj na piwocie pierwsze miejsce zajęła drużyna Szczerakowa, a później w Mistrzostwach Polski byli wicemistrzami. Szczeraków. Wicemistrzami, drugie miejsce, tak jest. Ale Poznaniacy to waleczny zespół. Na pewno się nie poddadzą. 18-8, druga kwarta. Specjalnie dla Śląskiej Koszykówki Młodzieżowej z turnieju Pivot Cup 2009 z Libii.